Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji. Oficjalnie otwieram 73. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek zarządu w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Oczywiście tradycyjnie muszę Państwa poinformować, że sesja jest dzisiaj jak zawsze zresztą nagrywana i transmitowana przez telewizję Bartsat, którą również witam, a to oznacza, że zgoda Państwa na publikację wizerunku jest tożsama, znaczy odwrotnie, obecność Państwa na sesji jest tożsama ze zgodą Państwa na publikację wizerunku. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja, tak jak powiedziałem, została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Bartoszyckiego i przedstawię Państwu porządek tej sesji. Wygląda on w następujący sposób. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 73. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. I punkt piąty, zamknięcie obrad 73. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda porządek obrad, ale wcześniej chciałbym jeszcze, zanim przyjdziemy do procedowania, sprawdzić prawomocność, stwierdzić prawomocność obrad i w tym celu bardzo proszę wszystkich radnych o zalogowanie się i o potwierdzenie swojej obecności na dzisiejszej sesji, bo sesja dzisiejsza, jak Państwo wiecie, jest w trybie tak zwanym hybrydowym, czyli jest sesja online może być, czyli można być poza salą, ale być połączonym dzięki komputerom. 9 radnych powinno być, żeby była sesja prawomocna. Już widzę, że jest. Jeszcze chwilę poczekamy. Dobrze. Szanowni Państwo, stwierdzam w tym momencie, że jest obecnych na dzisiejszej sesji 11 radnych, a to oznacza, że sesja jest w pełni prawomocna. Szanowni Państwo, przedstawię teraz Państwu 12 nawet, proszę bardzo, nawet 12 radnych. Także sesja jest oczywiście prawomocna i w tej chwili przystępujemy wobec tego do kolejnego punktu. Ustalenie porządku obrad już miało miejsce. Przeczytałem ten porządek obrad. On nie może ulec zmianie, ponieważ porządek obrad proponuje zawsze zarząd, ale dla porządku zapytam przewodniczącego zarządu, pana starostę, czy proponuje jakieś zmiany. Nie. Nie, oczywiście. Wobec tego wszystko jest okej. Przechodzimy wobec tego do podjęcia uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do podnoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. Przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 73/335/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się złożyć wniosek do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie od dnia 1 września 2023 roku oddziału przygotowania wojskowego w technikum wchodzącym w skład zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Paragraf drugi. Powiat bartoszycki zobowiązuje się do podnoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. Paragraf trzeci. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego stanowi załącznik do uchwały. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, no głosuję telefonem, więc telefon mam włączony, także przepraszam Państwa
bardzo za ten telefon. Jeden z radnych dzwonił. Skończyłem, że wniosek, paragraf trzeci, wniosek o zezwolenie na otworzenie oddziału przygotowania wojskowego stanowi załącznik do uchwały. Paragraf czwarty, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszewskiego i paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treść uchwały. Jeszcze Państwo pozwólcie, że ja przeczytam uzasadnienie, bo ono jest istotne. Uzasadnienie. Na podstawie artykułu 28a ustęp 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe w szkołach publicznych mogą być utworzone oddziały przygotowania wojskowego. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia ministra obrony narodowej udzielonego w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkoły, w której ma zostać utworzony ten oddział w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność. To jest artykuł 28a ustęp 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe. Do wniosku zgodnie z ustawą należy dołączyć opinię Rady Pedagogicznej. Taka opinia Rady Pedagogicznej jest dołączona. Jest uchwała Rady Pedagogicznej oraz zobowiązanie organu prowadzącego szkoły do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. To jest ta uchwała, którą my dzisiaj podejmujemy. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Krasowiaków w Bartoszycach na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2023 roku właśnie podjęła taką uchwałę nr 358, pozytywnie opiniującą utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w szkole. Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do kompetencji Rady Powiatu Bartoszyckiego na podstawie artykułu 29 ust. 1 punkt 1 cytowanej ustawy prawo oświatowe. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest podjęcie takiej uchwały jest uzasadnione. Oczywiście pan dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Krasowiaków jest na dzisiejszej sesji. Witamy serdecznie i myślę, że możemy przejść do... Tak, proszę, słucham pana. Skoro jest pan dyrektor, to może zapytam, żeby tak nie było łatwo. Myślę, że będzie łatwo, bo pytanie będzie proste. Panie dyrektorze, chciałbym zapytać, jaki jest koszt ponad przeciętny, o którym się mówi w tym uzasadnieniu? Jak rząd wielkości? Czy to są duże pieniądze, czy to są małe? Bo chodzi o to, że my będziemy to refundować, więc chciałbym się dowiedzieć, ile wynosi koszt szacunkowy, bo ja rozumiem, że go nie macie jeszcze wyliczonego takiego co do złotówki. I czy jest, skąd się wzięła ta decyzja? Rozumiem, że pewnie jest duże zainteresowanie. Jakby do tych kwestii pan mógł się odnieść. Ja myślę, że... Czy pan starosta chciałby na to pytanie odpowiedzieć? Czy... No bo jeśli chodzi o koszty, to... Tak jest, tak. To bardzo proszę pana dyrektora o odpowiedź. Bo dlatego, panie przewodniczący, sytuacja jest taka, że no najpierw dzisiaj musimy podjąć taką decyzję, żeby wszystkie dane, które tutaj, o które między innymi prosi pan radny Olejnik, no zostały jakby dostarczone do nas, tak, żebyśmy oczywiście wiedzieli. Ja to rozumiem. To jest pierwszy krok, który musimy uczynić, aby spróbować taką klasę utworzyć. I w zasadzie o tym właśnie było we wniosku, który przeczytałem. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący i panie starosto za zaproszenie mnie na sesję rady. Jeśli chodzi o pytanie takie szczegółowe, ja w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie o koszty. Z tego co przeczytałem w rozporządzeniu ministra obrony narodowej jest informacja, że minister obrony narodowej finansuje w 80% oddziału przygotowania wojskowego. Również jest zwiększona subwencja na 180 godzin na ucznia w oddziale przygotowania wojskowego na kształcenie, jeśli chodzi o program nauczania w tych oddziałach przygotowania wojskowego. Tu mówimy o tym kształceniu ściśle wojskowym. Jeśli chodzi o decyzję, skąd taka decyzja, staraliśmy się o szkoły mundurowe, oddziały certyfikowane, które wcześniej już zaistniały w projekcie ministra Macierewicza. Nie uzyskaliśmy takiej zgody, ponieważ wówczas punktowane były te szkoły, te klasy, które miały już te oddziały mundurowe.
Jeśli chodzi o zainteresowanie uczniów, to my kilka lat temu, pani dyrektor Bogdanowicz jeździła na spotkanie z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej z tego względu, że w naszej szkole było najwięcej uczniów, którzy zasilali te wojska. Jest zainteresowanie wśród uczniów, z tego co wiem, uczniowie chętnie interesują się tymi szkołami mundurowymi i będzie to szansa dla nich z tego względu, że zdobędą zawód, technika pojazdów samochodowych, będą mieli również możliwość odbycia szkolenia wojskowego. Przez 4 lata to będzie szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne. Na przykład w pierwszej klasie będziemy mieli do czynienia z 30 godzinami tego szkolenia, z czego 10 godzin to jest szkolenie teoretyczne, 20 godzin to szkolenie praktyczne. Jakie są dodatkowe profity dla tych uczniów? No, na przykład z rozporządzenia wynika, że uczniowie po takim szkoleniu 5-letnim, bo w 5 klasie w pierwszych 3 miesiącach będzie odbywał się obóz szkoleniowy, mogą odbyć 12-dniowe szkolenie zasadnicze i będą mieli dodatkowe punkty wstępu na uczelnie wojskowe. Mamy podpisane umowy z Wojskową Akademią Techniczną, także w szkole zainteresowanie jest, wśród uczniów zainteresowanie również jest i wydaje mi się, że jest to szansa dla szkoły, szansa dla uczniów. Jest to również zwiększenie stanów osobowych, na przykład w przyszłości w Wojskach Obrony Terytorialnej, zwiększenie stanów osobowych w Siłach Zbrojnych. Także mając na uwadze to, co się dzieje w tej chwili przy naszej granicy, uważam, że jest to dobry kierunek. Dziękuję bardzo. Panie radny, ja tylko chciałbym powiedzieć, że pan jest z Górowa, w Górowie jest szkoła wojskowa, więc pan na temat szkół wojskowych na pewno wie sporo, więc ja myślę, dziękuję za komplement. Ja myślę, że utworzenie szkoły takiej o profilu wojskowym, ze szkoleniem wojskowym jest jak najbardziej zasadne, chociażby w kontekście tego, co się dzieje w świecie. A nam wszystkim zależy, żeby polska armia była silna, mocna i rzeczywiście, żebyśmy się z tą armią, z tym wojskiem czuli bezpiecznie. To też jest cel utworzenia tej szkoły. Proszę bardzo. W pełni zgadzam się z tym, co powiedział pan przewodniczący. Oczywiście popieram stworzenie takich szkół, ale chciałbym dowiedzieć się więcej szczegółów, bo w Górowie jest taka szkoła, tylko zupełnie innego rodzaju. To nie jest przy technikum. Na innych zasadach działająca, dlatego nawet moje pytania wydaje mi się, że przyczynią się do rozpowszechnienia publicznie takiej inicjatywy i spowoduje, że więcej mieszkańców, którzy oglądają nas dzisiaj na sesji, się dowie o takiej szkole. Ja chciałbym tylko jeszcze dopytać jedno pytanie. Czy w dokumentacji, którą otrzymują uczniowie, czyli na maturze, czy jest certyfikacie maturalnym, czy jest jakieś odzwierciedlenie, że się ukończyło tą szkołę? Czy na przykład jakiś przedmiot można zdawać dodatkowy z wojskowości? Czy pan wie, że są takie możliwości? Ja wczoraj pracowałem nad szkolnym planem nauczania, czyli tak zwaną ramówką. I są to przedmioty obowiązkowe dla uczniów i one są ujęte w szkolnym planie nauczania i one będą na świadectwie. Ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, jakie to będą szczegóły. Na razie jesteśmy na początku tej drogi. Godziny są, tam jest, jeśli chodzi o to szkolenie wojskowe, 220 godzin cyklu kształcenia, to od pierwszej do piątej klasy. 177 godzin, zdaje się, jest szkolenia praktycznego i 55 godzin, zdaje się, szkolenia teoretycznego. Poligon jest tak, szkolenie takie bojowe, taktyczne, logistyczne jest w piątej klasie. Jak to w wojsku? W pierwszych 3 miesiącach, tam jest 50 godzin i oczywiście, jeżeli dostaniemy taką zgodę na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego, to minister obrony narodowej wskaże jednostkę patronacką, z którą podpiszemy umowę i dowódca jednostki patronackiej będzie zobowiązany zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej do zapewnienia instruktorów na zajęcia.
My oczywiście ze swojej strony też zapewniamy instruktorów, bo muszę powiedzieć, że mamy strzelnicę, z której korzystają nie tylko nasi uczniowie, ale też i wiele imprez się odbywa tutaj miejskich w naszej strzelnicy. Mamy instruktorów do prowadzenia strzelania, więc uprawnienia mają. Jest też możliwość rozbudowy tej strzelnicy, odnowienia i tak dalej, i tak dalej. Także możliwości się otwierają przed nami. I zachęcam, oczywiście zachęcam. Dziękuję bardzo. Panu dyrektorowi również bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie ma, pan starosta jeszcze dwa słowa, proszę jeszcze bardzo. Tak w kontekście tej patronackiej jednostki, no chcę tu przypomnieć, że my mamy 20. Bartoszewską Brygadę zmechanizowaną, z którą też już rozmawialiśmy o takich możliwościach, ponieważ te wszystkie sprawy związane z ćwiczeniami, z instruktorami, w ogóle z techniczną stroną funkcjonowania takich klas, no u nas są prawie że gotowe i możemy z tego korzystać. I tutaj jest tylko kwestia tego, kogo wskaże pan minister obrony narodowej. Liczę na to, że będzie to dowódca 20. Bartoszewskiej Brygady Zmechanizowanej. No tak, logicznie by tak to wypadało. Ja myślę, że jak najbardziej zasadne jest utworzenie takiej szkoły. To cóż, możemy przejść do głosowania, tak? Wobec tego zadaję państwu radnym pytanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały numer 73/335/2023 w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. Kto z państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Czekamy jeszcze na jeden głos. Już. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji głosami 11 za, przy jednym głosie wstrzymującym się i 5 radnych nieobecnych. Szanowni Państwo, w związku z tym, że w tym momencie już wyczerpaliśmy wszystkie punkty porządku obrad, to zamykam obrady 73. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Bardzo wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.